lokalny WOŚP tak naprawdę powstał w tamtym roku. Graliśmy dla Wiktorka, ale to nie my, tylko rodzice z przedszkola to zorganizowali. Pomysł tak bardzo się spodobał burmistrzowi Mariuszowi Musiałowskiemu, że stwierdził, że to będzie nasza coroczna inicjatywa i co roku będziemy organizować taki lokalny WOŚP pod nazwą Mikołajka. W tym roku gramy dla Roberta z Marszała. Został założony komitet organizacyjny, w którym jestem ja jako dyrektor biblioteki, Zbyszek Dobrzycki i Katarzyna Głukowska, nauczyciel, która uczyła Roberta i go zna bardzo dobrze i zaangażowała się całym sercem. Ja nie ukrywam, że to był grom z jasnego nieba. Nikt nie spodziewał się, że akurat Robert, bo to dziecko opuściło 6 godzin, przez całe 8 lat jak chodził do nas do szkoły, dosłownie 6 godzin opuścił. On miał tak zwany motor, zawsze wszystkich potrafił rozbawić, roześmiać, był świetnym sportowcem, pięknie tańczył, nie na zajęciach zresztą. Więc jak dowiedzieliśmy się, że to Robert, zaskoczenie, szok i od razu myśl, że trzeba coś zrobić dla niego. Stąd pomysł, że się spotkamy dzisiaj tutaj. 40 litrów zebraliśmy dla niego krwi, bo ta krew będzie potrzebna. Czekamy tylko na decyzję konsylium. Jeżeli takowa zapadnie, będzie dla niego potrzebna krew i ta krew jest. Ludzie o wielkich sercach już ją ofiarowali. Wszystkie dzieci były chętne, ale oczywiście one nie mogły. Ale mamy ponad 40 litrów krwi. Teraz co tu dużo mówić, potrzebne są pieniądze, bo przy nowotworze każda kasa jest potrzebna. Tak, mnóstwo jest atrakcji, mnóstwo mamy fantów na licytację, ale mamy wiele gwiazd sceny konińskiej. Gra u nas Kers, gra Father's Friends, gra zespół Recepta i przyjechała nawet z Hola z Piotrkowa Kujawskiego. Świetni młodzi ludzie. Zaangażowało się mnóstwo, Stowarzyszenie Kleczewiana, Babiniec z Kleczewa, przyjechał pan Henryk Jankowski, rzeźbiarz z Brzeźna, bo jest osobą niepełnosprawną. On powtarza cały czas, że jemu ciągle ktoś pomaga i on teraz chce pomóc i rzeźbi i sprzedaje to, co tutaj wyrzeźbi na miejscu. A na dole w piwnicach jest fantazja i robi świetne animacje dla dzieci. Jak rodzice przyjdą z dziećmi, to rodzice mogą rockowego brzmienia posłuchać, bo tak naprawdę trzy zespoły są rockowe, a dzieci spokojnie na dole będą się bawiły i hasały na skakankach. Ale mamy też klasycznie, bo mamy piękną akustyczną gitarę, także zapraszamy serdecznie. Tak, będzie śpiewana Sławka Pilarskiego. Dokładnie tak. Grudnia, czyli za dwa dni będzie dokładnie rocznica, wtedy kiedy narodził się pomysł. Stwierdziliśmy w zeszłym roku po jednej z udanych imprez charytatywnych, że fajnie by było coś takiego wpisać na stałe w kalendarz naszej gminy. Jurek Owsiak robi fantastyczne rzeczy, brawo Jurek, Wielka Orkiestra Świątecznej z Pomocy. Natomiast wracając do domu, tak się zastanawiam, dlaczego my nie mielibyśmy mieć takiego naszego lokalnego WOŚP-u. Nie miałem wtedy jeszcze ani pomysłu na nazwę, wiedziałem tylko, że ludzie przed świętami stają się coś milsi dla siebie, że otwierają serducha, a skoro otwierają serducha, to może przy okazji otworzą też portfele i będziemy w stanie pomagać tutaj lokalnie potrzebującym dzieciakom. No i okazało się, że faktycznie taka potrzeba była. Co prawda taka sytuacja troszeczkę nietypowa, bo przygotowując się do wydarzenia, do organizacji imprezy, już wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, mieliśmy harmonogram, ale nie mieliśmy komu pomagać, bo nie było jeszcze wtedy żadnej osoby potrzebującej, więc zaczęliśmy wyszukiwać wśród osób poprzez m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej. Okazało się, że no nie ma. I w pewnym momencie pojawiła się taka niestety smutna historia, że Robert potrzebuje krwi, potrzebuje naszej pomocy. No więc wtedy ta akcja już, że tak powiem, była dopięta na ostatni guzik, bo mieliśmy dla kogo tą akcję organizować, mieliśmy komu pomagać. No i co najdziwniejsze, jak już wszystko było dopięte, czyli mieliśmy założone konto bankowe dla Roberta, mieliśmy zgłoszoną tą imprezę, wszystko dla Roberta, to okazało się, że nagle jest jeszcze jedna osoba w Kleczewie, młody, 2-letni wojownik, który walczy z guzem mózgu. No więc nie byliśmy w stanie, że gdyby połączyć tych imprez, no bo nie da się nagle do tego samego konta dopisać drugiej osoby, która będzie mogła skorzystać z tych środków finansowych. No więc komitet, niezależnie, jak gdyby zupełnie komitet organizacyjny od tej pierwszej imprezy, za tydzień, czyli 15 grudnia, zorganizuje drugą imprezę, którą również oczywiście jako gmina będziemy z całego serducha wspierać. Pewnie, że się cieszę, bo tak naprawdę każda złotówka przekazana osobie, która tych pieniędzy potrzebuje, to jest nasz dar serca. Na kiedy pomaga, chyba nie ma lepszego momentu, czy cały rok jest dobry, żeby pomagać, natomiast przed Bożym Narodzeniem, tak jak powiedziałem, jakoś tak
tacie to serducho ludzkie jakoś odmienia, więc jakoś tak wszyscy chętni pomagają. Bardzo się cieszę, że impreza cieszy się powodzeniem. Jest sporo ludzi, odbywają się licytacje. Na chwilę obecną mamy zebrane już ponad 4000 zł przed sekundką, słyszałem, a to dopiero początek. Także bardzo się cieszę, mam nadzieję, że jakoś to się nie przesyci, że taka jedna impreza w roku, nasza lokalna, na stałe wpisze się w kalendarz, ale również w pamięć mieszkańców, że owsiak niech robi swoje, inni niech robią swoje, a my tutaj lokalnie potrafimy się zjednoczyć i pomagać mieszkańcom naszej gminy.